Panie Szymonie, nie boi się pan, że PiS wyda pieniądze z UE na budowę swojej przyszłej kampanii, że wpompuje to środki w propagandę? Boję się, że PiS wygra wybory, korzystając ze środków Unii Europejskiej. Agata, czy to ja też się tego boję, dlatego trzeba jak najszybciej od władzy odsunąć. My nie możemy się pozbawić pieniędzy na lata unijnych, które mają odbywać Polskę, dlatego że mamy Kaczyńskiego. A co my jesteśmy? Mamy syndrom sztokholmski jakiś? Ślubu z nimi nie braliśmy. Możemy się z nimi rozstać i jeżeli mamy do czynienia z ludźmi, którzy są tak uczciwi inaczej, jeżeli mówimy z ludźmi, którzy są w stanie przepieprzyć dowolną kwotę na dowolnie absurdalne rzeczy, no to o czym my w ogóle rozmawiamy? Więc trzeba po prostu nie siedzieć i mówić, ojej, Kaczyński, co on zrobi, tylko wymienić Kaczyńskiego. A kto może go wymienić? Wy go możecie wymienić. Wy dzisiaj możecie w sondażach pokazać Kaczyńskiemu do widzenia i oddal się jak najszybciej, tylko musielibyśmy wyjść z takiej indolencji, z takiego, przepraszam, powiem to jeszcze raz, bez jajectwa i siedzenia i jakbyśmy byli zahipnotyzowani przez kobrę, która nazywa się Kaczyński i nie mogli się ruszyć. Oczywiście, że się możemy ruszyć. To jest nasz kraj do cholery, a nie PiS-u. I my możemy naprawdę pokazać, dlaczego oni się boją właśnie w badaniach opinii publicznej, że już dość. Co my jesteśmy? Jakieś niewolnice Izaury? Jesteśmy dumnym narodem, który ma prawo wreszcie się postawić i powiedzieć dość tego. I powinniśmy to wreszcie zrobić. A nie myśleć, Boże, co będzie, jak on dostanie unijne pieniądze. To mu trzeba zabrać te unijne pieniądze. Trzeba jak najszybciej te sprawy rozwiązać właśnie w ten sposób.